Witamy wszystkich bardzo serdecznie w tym jakże wyjątkowym materiale. Odcinek numer 1, pilotażowy, czegoś nad czym pracowałem naprawdę długo, czyli specjalne turnieje dla widzów. Wielokrotnie pisaliście do mnie, że bierzecie sobie zasady różnych moich serii, a następnie wykorzystujecie je przy grze ze znajomymi. Bardzo mnie to cieszy, naprawdę. Więc przyszedł czas, żeby wasza rywalizacja widzów pojawiła się na tym kanale. I tak oto, oprócz wielkich emocji, będzie można wygrać wielkie pieniądze. Ale po kolei, w odcinku numer 1 zaprezentujemy wam turniej piłkarska planszówka wraz z piłkarzekami. A wszystko oparte jest oczywiście na quizfc.pl, mini grach piłkarskich, gdzie to wasza wiedza jest najważniejsza. Zasady przedstawimy oczywiście za chwilę. Turniej numer 2 będzie oparty o FC24 i transfery. Więcej na ten temat już niedługo w kolejnym odcinku, który będzie tutaj też wrzucony. A jeżeli chodzi właśnie o publikację tych turniejów, waszych rywalizacji, to będą się pojawiały raz w tygodniu na tym kanale, naprzemiennie, no i tak naprawdę tak długo, jak tylko będzie wasze zainteresowanie trwało. No dobrze, a jak możecie zgłosić się do takiego turnieju? Jest to bardzo proste. Możliwość taką ma każdy gracz strony quizfc.pl z kontem premium, które daje dostęp do minigier piłkarskich, quizów i oczywiście turniejów za jedyne 45 zł na cały rok, czyli 3 zł i 75 groszy miesięcznie. Taniej niż za Snickers. W zakładce turnieje należy wybrać interesujący Cię turniej, uzupełnić kilka pól i tyle. Jak tylko Twoje zgłoszenie zostanie wybrane, skontaktujemy się z Tobą i zaprosimy do studia. Zróbmy jednak małą promocję na start. Przez najbliższe 7 dni z kodem turnieje cena za roczne premium na quizfc.pl będzie wynosiła 35 zł, czyli obniżka aż o 10 zł na całoroczny dostęp do minigier, turniejów oraz quizów. Jeżeli macie więcej pytań, to oczywiście zapraszam do opisu, do komentarzy. Tam wszystko będzie wyjaśnione albo ja będę wyjaśniał na bieżąco. A teraz czas oczywiście rozpoczynać rywalizację, więc lecimy. Zasady piłkarskiej planszówki. W piłkarskiej planszówce Twoim celem jest przedostanie się na pole startowe przeciwnika, poruszając się po polach zawierających wyzwania ze strony quizfc.pl. Każda dobra odpowiedź to 50 zł na konto gracza, lecz by zachować kwotę zebraną w danej rundzie, trzeba ją wygrać. By zwyciężyć w całej rozgrywce, trzeba wygrać 2 rundy. Gracze mogą poruszać się po planszy w dowolnym kierunku o jedno pole, a w każdej kolejce uczestnik ma do wykorzystania 2 ruchy, pod warunkiem dobrej odpowiedzi na pierwsze pytanie. Przejście planszy będzie jednak utrudnione. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem rundy umieści 2 żółte kartki na planszy niewidoczne dla przeciwnika. Gdy rywal stanie na jedną z nich, traci on ruch. Gdy jednak stanie na drugą, cofa się o 3 pola w kierunku swojego startu, tracąc przy tym 150 zł. Panowie, zanim rozpoczniemy oczywiście wasze losowania, skąd startujecie, to proszę o napisanie, w jakich miejscach mają znaleźć się wasze żółte kartki dla przeciwnika waszego. Daję ci taką możliwość, dostałeś to, więc zobaczmy, co tam napiszecie. Potem oczywiście to wszystko pokażemy i będziemy losować pola startowe. No dobrze, panowie, kartki żółte rozłożone są już na naszych ekranach, więc zaczynamy od tego. Tutaj macie rozłożone, tak? Mhm. Pola startowe wasze, więc proszę o zabranie jednej krzywy, proszę jednej z kartek. I które to jest pole startowe? Ty też, Adam, możesz już zabrać. 2. Numer 2. Adam, ty masz? 1. No to wiadomo już, gdzie idziecie. A teraz krzywy. Czyń honory. Znajdź... Nie. Tutaj. Nie. Wszystko opracowane. Zaczyna ten, no, kto wylosuje logo QuizFC. Adam zaczyna. Niestety. Adam zaczyna. Proszę bardzo. Więc wszystko już mamy. Adamie, proszę bardzo, gdzie zmierzasz? Przypominam, że masz maksymalnie 2 ruchy w swojej kolejce, ale musisz pierwsze dobrze odpowiedzieć, a teraz możesz się ruszyć tak naprawdę na 2 pola. G1 albo G2. G1 spróbujemy. Od czyli ligę, co prawda, zaczynamy. To więcej ale... ligę. Niech będzie, zobaczymy. No to ruszamy. Popatrzmy w takim razie, co tu się pojawi. Kto jest wyższy? Diop czy Kimpembe? Ciekawe. Ciekawe. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, więc będę strzelał. Strzelę sobie w Diopa. Proszę bardzo. I Diop jest niższy. Adamie, niestety. Początek nie najlepszy, ale spokojnie, przed nami jeszcze nie wiele. Nie wiedziałem, ile ma Diop dokładnie. Krzywy, ty masz troszkę większy wybór. Aha. B1, 2, 3. Gdzie zmierzasz? No, ja to spróbuję na La Ligę wejść. Czyli B2. Prost, tak. Kto więcej z La Ligi? Zobaczmy, kto tym razem jest droższy. De Paul czy Iglesias? Nie no, raczej na pewno jest to De Paul. Też bym tak dał. No i to jest bardzo dobry wybór. Brawo, krzywy zmierza na B2, a tam naprawdę sporo też możliwości. Gdzie się wybierasz? 50 zł na twoim koncie. Dobrze, no to lubię Serię A. Mam nadzieję, że tam żółtej kartki nie ma, więc C3. C3. Kto więcej? No dobrze, kto więcej i kto jest starszy w tym momencie? Paredes czy Kolasiniacz?
Paredes jest starszy. I to jest błąd! Sie! Nie będę kończył. Się nie udało. Się nie udało. Się nie udało. Adamy teraz. Gdzie idziemy? Pałeczkę. Tak, wiesz co, ja nienawidzę tych trudnych rozsypanek, bo już żeśmy to kilka razy wspólnie robili i to mi wybitnie nie wychodzi, dlatego no, będę z uporem maniaka chyba wchodził na to pole G1, dopóki go nie przejdę. Okay. G1 i kto więcej ligę. Kto jest droższy w takim razie? Mangala czy Umtiti? Nie no, Orel Mangala zdecydowanie. Zobaczmy. No jest to zdecydowanie dobra, dziesięciokrotnie lepsza odpowiedź, tak bym to ujął. No dobrze. Idziesz dalej w takim razie. Mistrz transferów, konsekwentnie omijam. No dobrze, zaczynamy. To jest pierwsza żółta kartka? Może, bo tu bym dał pierwszą kartkę. Nie. Losujemy na razie, ile będziesz miał. Cztery odkryte pola. I teraz pola oczywiście odkrywane są losowo. Mhm. Dodam jeszcze odnośnie mistrza transferów na szybko, że są to wszystkie pola losowe, raczej transfery losowe. Mhm. To nie jest tak, że to jest chronologia. To jest po prostu informacja, że ktoś... Zestaw transferów. Tak, zestaw transferów, dokładnie. A więc lecimy. Adam, mistrz transferów, cztery pola odkrywamy, proszę bardzo. Losowe cztery pola. No nie, no to jest Frenkie de Jong. Zobaczmy w takim razie, czy to jest Frenkie de Jong. I to jest fenomenalna odpowiedź. Adamie, cóż za dobra runda, kolejka. Przesunął się. Tak, dobra kolejka, krzywy. Ale wracamy do Ciebie, Adam już na koncie 100 zł. Ja znowu spróbuję z tym Serie A. 50% szans, więc okay. Czemu by nie? No to w takim razie wskaż, kto jest wyższy. Barak czy Freuler? Wydaje mi się, że Barak jest wyższy. Tak. SPO, tak. Barak jest wysoki. Bardzo dobrze, bardzo ładnie. Zmierzasz w takim razie na C3. Gdzie dalej? No kurczę. A pójdę tym samym tropem, co dotychczas szedłem, więc znowu kto więcej, tym razem Bundesliga. Proszę, jak po skosie leci. No dobrze, w takim razie Bundesliga. Kto więcej, zobaczmy, jaka jest tutaj, jaki przykład się trafi. Jest droższy. Nie no, Goretzka musi być droższy. To jest bardzo dobra odpowiedź. Całkiem dobre przykłady. Dobra kolejka też z Twojej strony. 150 zł na Twoim koncie. Adam, jak odpowiesz? E1, mistrz transferów. E1, mistrz transferów. Wylosujmy w takim razie, ile będziesz miał maksymalnie otwartych. 5. To jest dobrze. I proszę bardzo, to są akurat wszystkie możliwe. Serge Gnabry. Trafiło. Się trafiło, co? Tak. Koszuleczka. Tak, nie? Tak, idealnie. Na czerwonym polu, dla czerwonego zawodnika. No dobrze, panowie, szansa na to, że się spotkacie jest mała. Krzywy i... No Adam bardziej musi uważać w tym momencie na to, żeby... znaczy nie musi uważać, tylko bardziej... raczej górą, nie? No bo tam na dole są poblokowane punkty. Gdzie pójdziesz dalej w takim razie? D1, pójdę prosto przed siebie. Idziemy czyli prosto. Karty. Karty. Wylosujmy, ile kart zostanie odkrytych. Jest to... tylko dwie karty. Kurczę, dobrze. Też oczywiście, moi drodzy, to jest zawsze losowo, więc zobaczmy pierwsze dwie karty. Zobaczmy, 21 lat, obecny klub Liverpool. To jest moim zdaniem dobry zestaw. 2003 rocznik. Może to być Kwanza. Może to być Elliot. Spróbuję Harvey Elliota. Carvalho, niestety Adam zostaje na tym, na tym polu krzywy, bo teraz już nie masz kto więcej. No nie mam. Ale omijacie te rozsypanki, widzę. Spróbuję mistrza transferów, tym razem prosto. Mistrz transferów, zobaczmy ile kart zostanie Ci przypisanych. 6. Czyli no, nadmiar. No ale... No to musi być Leroy Sané. To jest bardzo, bardzo dobra odpowiedź. Mistrz transferów się zdecydowanie spisał. Gna przed siebie. Gna przed siebie. Jeszcze jedna szansa w tej kolejce. No to ja spróbuję znowu mistrz transferów. Okej. Okay. 4 tym razem pola. Ciekawe się wylosowało. No to jest też charakterystyka tej gry, tak, że tak, możesz wylosować. Przypominamy, dziada. Wypożyczenia są na żółto, definitywne transfery na zielono. Lil. Troje. Czy Trua? Trua. Dobra, to może być jakiś... Ale mam bardzo mało czasu. Nie, ja muszę chyba spasować, mi do głowy nie przychodzi. Czyli pas, tak? Jakbym miał strzelać, bym strzelał chyba w Lovrena, ale to nie jest Lovren. Dobra, Lovren, no, ale to nie jest on.
Gabriel! Zabrakło tego jednego kluczowego Jednego, dokładnie. Gdyby jednego Arsenal kluczowego klubu. Gdyby Arsenal był... Nie powiedziałbym. No proszę bardzo. Awal może, ale nie, nie, ciężko. Po samym Lille. Dość ciekawa ścieżka, to trzeba powiedzieć. No dobrze, Adam, wraca do ciebie. Masz dwie szanse, ja na to, tam, żeby ruszyć do przodu. Odpowiadając też pewnie na głośne komentarze widzów sprzed odbiorników, widzę pułapkę w D2, dlatego ja się nie chcę pchać w łatwą rozsypankę. Okay. Jeszcze, bo jak mnie zmusi mój wybitny pech, to pewnie tam pójdę. Na razie jeszcze idę D1. Okay. Liczę na więcej po prostu wylosowanych pól na kostce. No i dostałeś wszystkie. Zobaczmy. Piłkarskie karty. Wszystko odkrywamy. No tu masz na tacy podane. Na tacy podane. Aha, rozumiem, że poprzedni klub może też być wypożyczeniem, tak? Powrót z wypożyczenia. Tak, tak. No to to musi być Calvin Phillips. Też bym tak odpowiedział. Mm-hmm. No dobrze, w takim razie oczywiście ruszasz do przodu. Ominąłeś swoje D2, chyba że chciałbyś teraz zejść w dół, żeby troszkę więcej sobie zebrać. żeby wpaść w te sidła. Te wilcze doły. Tak. Nie, idę przed siebie, mistrz transferów. Mistrz transferów. Ile będziesz miał wylosowanych? 5, więc bardzo ładnie. Elegancko. Idealnie. Idealnie wszystkie. No chyba taki Pablito tutaj wychodzi z tego, więc Pablo Fornals. No i to jest fantastyczna odpowiedź. No Adam, jeżeli krzywy ten... No jesteś tak naprawdę... Blisko. Bardzo blisko, bardzo pewna, bo krzywy nawet w tej kolejce nie jest w stanie tego zakończyć. To jest najlepsze. Musi liczyć na twój błąd później. Zobaczmy w takim razie. No na razie jesteśmy w grze oczywiście. Adam na koncie 250 zł. Krzywy 200. Gdzie idziesz? No znowu mistrz transferu. Mistrz transferów. Dwa pola. Zależy, że będzie pól. No. Sam Trudeau. Odegaard? Nie, to Mias. Aaaa, no Japonia! Adam ma teraz po prostu prostą drogę. Wystarczy w teorii odpowiedzieć. Ale na... ja dostanę jedną na kostce i nie powinno być taki, ale. W teorii, no w teorii mógłbyś nawet spróbować zebrać troszkę więcej. Mógłbym iść w dół ten, i tak, potem i tak, po skosie, ale jest ryzyko. Tu musiałbyś być pewny siebie na pewno. Tak, ale tam jest ligę. Gdyby tam nie było ligę, tak, to może, ale okay, tak to nie pójdę. Dobra, to gdzie zmierzasz? B1 przed siebie. B1. Proszę. Kart odsłoniętych 4. Dobrze. Jest dobrze. O nie. Nie dobrze, jednak nie dobrze. O, po. 25 lat obrońca. 25 lat. Chyba trochę on jest już. 10 chwili. Sekund. Wydaje mi się, że on może być trochę starszy, no ale nic innego mi nie przychodzi do głowy. Spróbuję Konate. Konate, zobaczymy. Upamecano. Brakło tego obecnego może klubu, nie? No dobrze, krzywy. Znowu mistrz transferów. Znowu mistrz transferów. Ajajaj, szkoda. Nie chcesz spróbować sobie piłkarskich kart? 3. Nie. No. Bo mogę mieć wszystkie tutaj. No to masz na tacy. Z Lyonu? Czekaj. No spokojnie, czasu masz dużo. Nie śpiesz się. Przypomnij sobie. Skąd on przyszedł? 41,5 miliona. A ja wiem, kto to jest. No, czy jeszcze nie wiesz. 4 sekundy. Ja go widzę. To jest ten napastnik młody. Nie, nie, to jest pomocnik. To pojawił jest to, się, to kiedy graliśmy razem, ostatnim razem. To Liso. To Liso przecież. Koko, to Liso. Tak jest. O no. Ja, ale fuksa mam strasznego. Adam ma nadal tutaj straszną przewagę. No dobrze, Adam. B1, idę dalej. Próbuję to zakończyć, tą pierwszą. Ale... Nie! O kogo mi chodziło, kiedy ja mówię napastnik francuski? Czy po Motinga pewnie, ale za mało. Nie, te młody. A, Tel. Ale on nie przychodził z no właśnie, nie zmiał. Adam, jedna odkryta karta w piłkarskich kartach. Zdarzało się, że się udało odgadnąć, drama, ale to jest... 35 milionów. Nie wiesz, czy młody, czy stary, czy kończy karierę, czy ją zaczyna dopiero. Ale to jest właśnie piękno tego, tych piłkarskich kart. No czasem się ma pecha. Ojej, to co może być? Strzeli. Dobra, daj tam skamakkę. To nie jest skamaka, ma mniejszą wartość. No obojętnie, i tak nie strzelę, no. Mason Mount, w życiu niego nie uderzy. No, krzywy, wraca do ciebie. Jak widzisz, Adam ma lekkie problemy, więc jeżeli ruszysz...
Mistrz transferów. No dobrze. Uparłeś na mistrza transferów. Trzy transfery. O jest. Ale czołganko tu będzie znowu. Negredo. Negredo sprawdźmy w takim razie. Jednak nie. Wait, jednak trudno. Idę przed siebie. Może kostka będzie łaskawa. Zresztą i tak... Ale ja nie mam wyjścia, ja muszę iść w Nie no, możesz, w karty. Możesz w teorii iść... Tak, musisz iść w karty. Muszę iść w karty. No, w teorii, tak w zupełnej teorii. Mogę się cofnąć, tak? Proszę bardzo. No ale to wtedy muszę iść z tymi rozpalkami. Masz mogę się wylosować. Al Ryan. No, obecny klub. Al Ryan. Nie mam pojęcia, jak to gra w Al Ryan. Teraz z takich znanych piłkarzy. Daj może... Bono. Koniec. Rodrigo. W teorii, co mógłbyś zrobić, to teraz ci mogę powiedzieć, wejść na D2, potem zejść na D3, potem wejść na C4. Nie, no to jest 5 ruchów. To jest bez sensu. Ja wiem, ale daję ci możliwość. Krzywy, wraca do ciebie. Dobra, spójrzmy teraz. Piłkarskie karty. Lubicie te jedyneczki, co? Dawid, nie, nie trzymam tego. Ale to jest poprzedni klub. To jest poprzedni, poprzedni klub. Poprzedni, jest, nie zauważyłem. Tak, tak. Nie, no nie wytrzymam tego po prostu. Więc... Dziadostwo. No nie, Adam. No ja idę B1, no życie. No, licząc na łód szczęścia. Trzy, no to już jest lepiej. Jest lepiej. Lepiej. Może coś no, da radę. A, no to jest, tam jest też jakby, ja wiem co bym powiedział. Znaczy tak nasuwa się Poulsen, ale jeszcze tego nie zrobię. Bo myślę, czy tu nie ma jakiejś 20 sekund, jeszcze. Spokojnie. Nie, no nie ma tam innego Duńczyka, więc musi to być Jusuf Poulsen. Ostatecznie? Tak. No to odpowiadamy. Zobaczmy. Poulsen i to oznacza, Adam, że idziesz na B1, ale też to oznacza, że twój drugi ruch w kolejce wykorzystujesz, żeby trafić na pole przeciwnika, co oznacza, że Adam zgarniając 300 zł bankuje. Wygrywa pierwszą rundę. Krzywy, niestety, tracisz wszystko. Mamy 1-0 dla Adama. Czas na rundę numer 2. No dobrze, panowie, druga runda zaczyna się oczywiście od tego, że zanim poznacie swoje pozycje startowe i kto zaczyna, no to piszecie kartki żółte dla przeciwnika, pola, które udało wam się, powiem szczerze, wręcz niesamowicie ominąć w pierwszej rundzie. Tak. Czy to się wydarzy w drugiej? Moim zdaniem nie, gdzieś ktoś wpadnie. Na żółta kartka nigdy nie jest mile widziana, prawda? Dobrze, no to piszemy, czekamy aż skończycie. Słuchajcie, mam już kartki rozmieszczone, dobra? Więc proszę was teraz o wybranie. Adam, teraz ty zacznij. To ja zacznę tu. Krzywy. No i Adam, teraz proszę wybierz, czy będziesz startował, czy nie, jedną z tych kart. I zobacz. Okej, okay, Adam, Krzywy będzie startował, a pola wasze startowe to? Moja jest jedynka. Pokażę jedynkę. Dwójka. I dwójkę. No i fantastycznie, tam jesteście umieszczeni. No dobrze, zaczyna Krzywy. Tak, no to tak jak ostatnio, czyli Bundesliga, kto więcej. Bundesliga, kto więcej, tam zmierzamy. I kto jest wyższy, powiedz mi, twoim zdaniem, Keita czy Volant? Wydaje mi się, że Volant. Oni obaj nie są najwyższego wzrostu. Tak mi się wydaje, że Volant w FIFA zawsze miał... On był szybki, ale niekoniecznie był wysoki, więc ja strzelę w Keita, chociaż on nie jest najwyższy. Okej. Okay. Ja bym powiedział Volant. Ja bym też powiedział Volant. No i... No też mimo wszystko moim zdaniem to jest jakiś tam klucz. No dobrze, dobrze. Adam. Miejmy kartkę ze sobą już. I pójdę... Nie, no dobra, może nie będzie tam kartki. G2. Rozsypanka łatwa. G2, rozsypanka łatwa. No to Tomasz, bez klubu. Di Maria. A łatwiej już nie mogło być. To prawda. Obecnie trzeba powiedzieć, że dobrze się trafiło. Adam, pierwsza rozsypanka w dzisiejszym odcinku. Gratulacje, będę ci bił brawo w tym momencie. Ale dziękuję. To jeszcze nie koniec tego. Może trudna rozsypanka teraz. A może karty? No możesz karty, jak najbardziej. Wezmę karty. Proszę bardzo. A karty oznaczają, że masz 4 do odkrycia. I zobaczmy w takim razie, jakie się trafią. Kyle Walker. No i to jest naprawdę dobry start dla Adama, bo tutaj ale fuks. Idzie cały czas przed siebie, a przed siebie oznacza 100 zł na jego koncie. Krzywy, jak ja odpoczę? Ja znowu Bundesliga. Bundesliga, proszę bardzo. Kto jest wyższy? Znowu. Simaka nie jest... Nie wiem, jaki jest Simaka, ale wiem, że Brandt nie jest niski. Dam Brandta. No to Brandt w takim razie, proszę bardzo.
Ale okay. Myślałem, że będzie większa różnica, szczerze powiedziawszy. Ale była mała, była bardzo mała. Ale była. Bardzo mała. Więc no niestety, krzywy zostajesz. Nie, Adam, idzie. No to jest taka autostrada, bym powiedział. Ale kiedy graliśmy sobie wewnętrznie w tę grę, testując ją w naszym wspólnym gronie, to ja też tak miałem raz, że nie wychodziłem w ogóle z startowy. Więc spróbujemy teraz, na które pole się przebić. No, rozsypanka trudna. W każdą nie stronę. Przypuszczam, że Krzywy myślał, że pójdę w trudną rozsypankę, więc kusi mnie, żeby tam iść. Z drugiej strony podejrzewam, że w tym tutaj, w tej kolumnie E jest kartka. Okej. Okay. Jaką tylko pytanie, czy będzie w średniej rozsypance, czy będzie w mistrz transferów. Dobra, pójdę w mistrza transferów. E2. Myśląc, że Krzywy myśli, że no dobra, kartka. I mamy tutaj zgłoszenie, że żółta kartka idealnie ustawione, co oznacza, że runda przechodzi do Krzywego, znaczy kolejka. Natomiast Adam, przypominam ci, że jeżeli trafisz na drugą kartkę, to cofasz się w prawo o 3 pola i tracisz 150 zł, więc trzeba uważać. Dobra, to 3 razy sztuka. Bundesliga. Idziesz jednak? Lubuję się w tym. Kto jest starszy? Proszę, zmienione. Jezus. Obaj są w tym samym wieku praktycznie. No nie, jeden jest starszy. No wiem. Spokojnie, masz 20 sekund, możesz tutaj jakąś dedukcję przeprowadzić. Tam jest rok różnicy. Na bank. Ale ktoś jest starszy. Dobra, ADM jest starszy. Mhm, jest. No i udało się, Krzywy, jesteś w grze. Bundesliga pokonana, gdzie teraz idziesz? No, C3, Serie A. Serie A, widzę, że te kto więcej sobie upodobałeś, no dobrze. Zobaczmy w takim razie. Który jest wyższy? Aslani czy Acerbi? Aslani nie jest niski, ale Acerbi, kurczę, no taki defensor raczej powinien być wyższy. Acerbi. I to jest prawidłowa, nie, zdecydowanie jest odpowiedź. No Krzywy, muszę ci powiedzieć, że całkiem kartka mnie przywróciła do gry. Tak, kartka dała ci dużo, ale Adam nadal ma przewagę tego ruchu kończącego, więc musisz jeszcze liczyć na jego potknięcie. Dobrze, Adam, gdzie zmierzasz? Moją przewagą jest to, że nie mogę już... inaczej, nie muszę się obawiać tego pola E2, bo już tam kartka została wykorzystana, więc po prostu idę na mistrza transferów. Okej, okay, no to słuchaj, zobaczmy, ile będziesz miał. 4 odkryte, to jest 4, całkiem nieźle, zobacz. Oj! Okej. Okay. Trochę tych wypożyczeń było. Brighton, Leicester, Birmingham. Jak nie będzie czasu, to ja chętnie odpowiem, czy się tak for fun. Jestem ciekaw, czy... Jeżeli się przegra, tak, albo tak. Poda odpowiedź, może jak najbardziej podrzucić w celu rozrywkowego tutaj rozwiązania. Myślę, ale poza Chongiem nikt mi do głowy nie przychodzi, więc powiem Chong. Chong, zobaczmy w takim razie. Ja bym się nad Lingardem. Czy to jest? Lingard. To jest Lingard. I to Krzywy tak. dobrze powiedział. Ale nie, także niestety Adam, zostajesz i to jest potknięcie, na które liczył Krzywy, o ile to wykorzysta. Krzywy, no, gdzie zmierzasz? No dobrze, Krzywy, potknięcie Adama było, to teraz gdzie zmierzasz, jeżeli chodzi? No masz wybory tak naprawdę dwa, jest to albo piłkarskie karty, takie powiedzmy, żeby pójść do przodu, albo mistrz transferu. Spróbuję z mistrzem transferu. Czyli mamy D3 i informację, że jest to żółta kartka. No mówiłem, że się tutaj one pojawią. Żółta kartka sprawia, że Krzywy. Twoja żółta kartka u ciebie ląduje, a Adam ma teraz kolejkę, bo ty ją tracisz. No tak. I w dwójkę jesteście zagrożeni tak naprawdę karą tutaj. Jest wesoło. Dobrze, Adam, gdzie zmierzasz? No, mistrz transferów panowie, te rozsypanki... Już dostałeś na to żółtą kartkę, to tam pójdziesz, tak? Tak. 6 aż odkrytych. Wykorzystam to, że już nie mogę dostać. Maksymalną wszystkich tutaj odkrywasz. O! No i zobaczmy. Transfer do Tottenhamu za 27, był też okres bez klubu. 27 milionów, Fulham, bez klubu, Hoffenheim. Czy to jest Ryan Sessegnon, póki jeszcze nie jest ogłoszony? Ryan Sessegnon. Proszę bardzo, bardzo dobra odpowiedź. No i oczywiście, moi drodzy, przypominam, że w momencie, w którym to nagrywamy, czasem jest tak, że to wszystko jest bazowane na obecnej historii transferowej. Jeżeli coś się zmieniło, no to oczywiście to na wczoraj, no to tak, u nas to będzie wyglądało inaczej niż w waszej grze to może wyglądać. No dobrze, w takim razie, Adamie, masz jeszcze jeden ruch. Do góry idę. D1? D1, tak. Kart. Piłkarskie karty, zobaczmy w takim razie ile będziesz miał. Znowu 6. Ale fuks. Wszystko odkrywamy, a jest to... A to jest
sporo, poprzedni klub, Patrick Bamford. Wow, nie wiedziałem, że on ma 30 lat już. Tak, tak czy inaczej, bardzo dobra odpowiedź. D1 jest twoje i mamy 4-2 krzywy. Jak odpowiesz? No, skoro to nie ma żółtej kartki, no to lecimy w mistrza transferu. Zobaczmy, ile tutaj będziesz miał wylosowanych pól. Tylko 2, ale być może będzie tylko też... nie. Ajaj. Ajajaj. West Ham za 15 milionów. Za pierwszy klub? Excelsior. Excelsior. AS Excelsior. Holenderski klub, chyba, nie? €15 milionów do West Ham United. No to... ja sobie... Bajet. Niestety minął czas, ale to było bardzo ciężkie. Dime po tym Excelsiorze nie ma szans. Bardzo ciężki przykład. Adam, jeszcze nie będziesz w stanie skończyć tej rundy, natomiast proszę Cię o pokazanie... No, karty idę i też idę na szczęście po prostu, to już jest... A w kartach otrzymujesz... No jest jedynkę. To trudno. Będzie ciężko zdecydowanie. Poprzedni klub Ajax. Trochę było tych zawodników. No trochę tak, to prawda. Kogo by tu uderzyć? Dobra, powiem na przykład Antony. Też bym tak powiedział i ten... A najlepsze jest to, że chciałem De Jonga uderzyć, przysięgam. I mówię, nie, no drugi raz nie będę tego samego gościa podawał. Ale to jest ja mam wrażenie, że jak jest poprzedni klub, a jak to jest pierwsza myśl, to jest Antony. Nie? Ja chciałem słyszeć Van de Beek'a. O kurde. Nie no, Van de Beek by miał... Nie, teraz już nie, ale wiadomo. No, Adam, to jest runda, być może mistrzowska. Pytanie, co zrobisz no dalej? No nie będę szedł na... No możesz rozsypankę w dół, więcej pieniędzy zdobyć. B1, nie, mistrzowska. B1, wolisz... Podejrzewam, że teraz tego nie skończę, ale wolę iść tym szlakiem. Sześć, no to jest tak naprawdę wszystko odkryte. No, łatwe. No tak, no, Claudio Bravo. Claudio Bravo. No i teraz... Mamy rundę zakończoną. W teorii Krzywy może jeszcze wykonać swój ruch, żebym ja mógł przejść dalej. Tak. Następnej. To co, pobawmy się jeszcze, bo i tak no Adam już no w kolejnej, jak tylko zobaczmy, jak Krzywemu daleko uda się zajść. Nabija jeszcze sobie środki. Tak, to tak. Ja, żeby zrobić pieniądze, przychodzę na łatwą rozsypankę. Nie no, żartuję. jak poszedłem w tego mistrza transferu, to jeszcze raz. To dokończmy w takim razie rundę. Pobawmy się jeszcze na sam koniec. No wszystko jest od szczęścia zależne, no. O, 24 szanse. Że inaczej. No nie, no bo to jest kiedyś transfer do Borussii Dortmund. To nie jest, nie jest obecny bardzo klub. To jest, kiedyś został za brak kwoty przetransferowany do Borussii Dortmund. Za darmo przechodził do Borussii. Taki honorowy strzał na koniec, dawaj. Czekaj, no... Dajcie mi chwilę. Za darmo do Borussii. Za darmo do Borussii. Nic nie zyle. Proszę bardzo, zobaczmy. I jest to honorowy punkt, brawo! 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 Kurde. Lecimy dalej. No dobrze, Krzywy, no bardzo ładnie Ci poszło. Honorowo zdecydowanie jest zakończone. Dajesz, gdzie chcesz się pobawić? A dajcie mi średnią rozsypankę. Średnia rozsypanka na koniec, zobaczmy w takim razie. No i Premier League. No Krzywy. Kurde, nie widzę. Liga podpowiedziana. Ja jestem bez nadziei. Edynburgh. Nie wiem, De Bruyne? No bardzo dobrze. Znaczy, tak mi się wydaje, zobaczmy na odpowiedź, ale to jest De Bruyne. No. Dobra. I bardzo ładnie, no i Adam w tym momencie wykorzystuje swoją kolejkę, żeby zapieczętować 300 zł. No i tak oto kończy się to 2-0. 600 zł na koncie Adama. Nie, jakby wygrał. Powiedzmy sobie to jasno, bezpiecznie, ale pewnie, żeby zdobyć. Ale też miałem ogromne szczęście. Tak. Głosowanie na kostce i to jest ważne, żeby to szczęście w tej rozsypance. Muszę się przyznać, długopoty, którą nieraz się chwalę zresztą, że ja wszedłem
na pole, które dałem, na które dałem kartkę dla Adama wcześniej, to znaczy, że Adam już na nią mógł wejść. Tak, tak, no, więc gratulacje też dla mnie za to. Czyli Adamie, B2, co, tak, to było C3, czyli seria A. Aha. A, no ale i tak tam nie zmierzał, więc, no, więc tak, być, no, tak, chociaż tak, nie wiedziałeś, jaką drogę pode mnie. Tak. Moi drodzy, dziękujemy wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Adam wygrywa 600 zł i wy także możecie zająć jego miejsce, zabrać udział w tym turnieju, bo one są stworzone właśnie dla was. Przypominam, że więcej informacji znajdziecie w opisie na stronie quizfc.pl. W zakładce turnieje możecie się zapisać, a jak oczywiście zostaniecie wybrani, no to traficie tutaj do tego studia i będziecie rywalizować, a ja oczywiście będę tutaj z wami i będę obserwował, jak wam idzie. Dziękujemy za uwagę, trzymajcie się i na razie. Siema.